Jeżeli chodzi o formę opodatkowania, chcę nawiązać, proszę Państwa, teraz tutaj do przepisów Polskiego Ładu Podatkowego, które weszły w życie od 1 lipca. My wiemy, znamy Państwo, na pewno znacie jak mantrę, że my możemy raz do roku zmienić formę opodatkowania. Raz wybrana forma opodatkowania zazwyczaj jest kontynuowana do końca roku, przy czym raz do roku możemy zmienić formę opodatkowania. Tym terminem zmiany formy opodatkowania jest zasadniczo 20 dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym osiągnęłam pierwszy przychód. Błędne jest myślenie części osób, że zawsze tylko do 20 lutego mogę zmienić formę opodatkowania. Po 20 lutym jest koniec, nigdy już takiej, w sensie nigdy w tym roku, w tym danym roku już nie będę mogła zmienić formy opodatkowania, bo już 20 lutego minął. Proszę Państwa, w większości przypadków może okazać się to prawdą, ale pamiętajmy, że jeżeli podatnik w styczniu nie osiągnie pierwszego dochodu, tylko osiągnie pierwszy dochód dopiero w lipcu czy w sierpniu, na przykład w sierpniu, to będzie miał czas na zmianę formy opodatkowania aż do 20 września, tak? Czyli podatnik może osiągać koszty, w sensie ponosić koszty prowadzonej działalności, ale nie wystawi faktury sprzedażowej, bo nie osiągnął żadnego przychodu ze sprzedaży. To w takim wypadku tutaj, proszę Państwa, wybór formy opodatkowania następuje do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęłam pierwszy przychód. Zasadniczo, proszę Państwa, podatnicy w ramach działalności gospodarczej opodatkowani są skalą podatkową. Ja zaraz Państwu szczegółowo powiem, jak wygląda skala podatkowa po Polskim Ładzie Podatkowym 2.0, czyli obecnie, jak to wpłynęło na kwotę zmniejszającą podatek i kwotę wolną od podatku, ale tutaj zwracam Państwu uwagę, że zasadniczo skala podatkowa jest tą formą opodatkowania główną, chyba że podatnik złoży do Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie o zastosowaniu albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, albo jeżeli wybierze sposób opodatkowania podatkiem liniowym. Tak, tutaj proszę Państwa, wybór musi iść oświadczeniem do Urzędu Skarbowego. Takie oświadczenie można złożyć również za pomocą biznes.gov.pl, tak, czyli na podstawie przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Tak samo, proszę Państwa, podatnik w ramach następnego roku, tak, jeżeli jest na przykład w roku 2022 na liniówce, to może w 2023 zrezygnować z liniówki i złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania albo na przykład ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, albo może na przykład złożyć oświadczenie, że chce wrócić na skalę podatkową. I takie oświadczenie, proszę Państwa, składamy znowu w tym samym okresie, czyli do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód w danym roku podatkowym. No chyba że tutaj, proszę Państwa, uwaga, jeżeli przychód powstał w grudniu, no to do końca roku mam możliwość złożyć takie oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, ewentualnie rezygnacji z danej formy opodatkowania. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, tak jak mówiłam, o przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem, jakim jest skala podatkowa, to 2022 rok jest pod znakiem tak naprawdę dużych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nasz ustawodawca w 2022 roku postanowił sobie udoskonalić ustawę o PIT w taki sposób, że ma być to korzystne dla podatników. Oczywiście w ramach tutaj ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może i zmiany są korzystniejsze, ale my wiemy, że od 1 stycznia roku 2022 podatnicy prowadzący działalność gospodarczą ustalają składkę zdrowotną w taki sposób, jak ustala się dochód do podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli od dochodu jest płacona składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ale to również za chwileczkę Państwu bardzo szczegółowo opowiem. Jeżeli chodzi o skalę podatkową, no to od 1 stycznia skala podatkowa wynosiła 17% minus kwota zmniejszająca podatek 500. Proszę Państwa, jak obliczyć kwotę zmniejszającą podatek? To jest, proszę Państwa, przemnożona kwota wolna od podatku, a my w roku 2022 mamy kwotę wolną od podatku, która wynosi 30 tysięcy złotych, czyli mnożymy kwotę 30 tysięcy złotych razy stawka podatku, tak, razy 17% i wychodzi nam kwota zmniejszająca podatek 500. Próg podatkowy od 1 stycznia wynosi 120 tysięcy złotych. Ale my wiemy, że przepisy Polskiego Ładu Podatkowego
były bardzo niedoskonałe, w szczególności jeżeli chodzi o pracowników. Mam na myśli tutaj stosowanie ulgi dla klasy średniej oraz przeliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami Polskiego Ładu Podatkowego i zgodnie z zasadami roku 2021. Nasz ustawodawca zatem postanowił od 1 lipca uprościć przepisy i zlikwidował ulgę dla klasy średniej. Ulga dla klasy średniej miała obejmować również przedsiębiorców, ale też została uchylona z daty wsteczną od 1 stycznia. I ja, co to, proszę Państwa, spowodowało? To spowodowało to, że od 1 lipca mamy nową skalę podatkową. No ale możecie Państwo do mnie powiedzieć od razu tak, no ale dobrze, jak my możemy mieć nową skalę podatkową w trakcie roku, skoro podatek dochodowy jest podatkiem rocznym? My w trakcie roku wpłacamy tylko zaliczki na podatek dochodowy. I tutaj, proszę Państwa, powstała taka mała rozbieżność. To znaczy, skala podatkowa nowa, czyli wynosząca 12% obowiązuje, weszła w życie od 1 lipca. I my dla naszych przedsiębiorców, którzy są na skali podatkowej, zaliczki od 1 lipca przeliczamy już zgodnie z nową skalą podatkową, tak? Czyli zgodnie z podatkiem dochodowym 12% w pierwszym roku podatkowym i zgodnie z nową kwotą zmniejszającą podatek 3600. Przy czym nowa skala podatkowa ma zastosowanie z datą wsteczną, czyli do dochodów w całym roku 2022. My jak będziemy PIT 36 składać za naszych przedsiębiorców, to my nie będziemy, proszę Państwa, rozbijać dochodu od stycznia do czerwca zgodnie ze starą skalą podatkową, a od lipca do grudnia z nową skalą podatkową. My ustalając zaliczki na podatek dochodowy od stycznia do czerwca, robiliśmy to w sposób prawidłowy, zgodnie z podatkiem, stawką podatku 17% i zgodnie z kwotą zmniejszającą 500, przy czym od 1 lipca już obliczymy podatek zgodnie ze skalą podatkową 12% i kwotą zmniejszającą 3600. Ale cały rok 2022 będzie opodatkowany już tą nową skalą podatkową, czyli 12% podatkiem, tak? W zeznaniu rocznym po prostu może wyjść albo jakaś nadwyżka, albo ewentualnie jakaś dopłata w podatku dochodowym w związku ze zmianą skali podatkowej. Z czego to wynika? Czy ja Państwa nie okłamuję, tak? Tutaj macie Państwo artykuł 18 Polskiego Ładu 2.0, gdzie jest wskazane, że artykuł 27 ust. 1, czyli artykuł dotyczący skali podatkowej, stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia roku 2022, przy czym my wiemy, że już od stycznia do czerwca wyliczaliśmy zaliczki na podatek, czyli nie korygujemy żadnych zaliczek na podatek od stycznia do czerwca, po prostu w zeznaniu rocznym zastosujemy do całego dochodu nową skalę podatkową.